Jeśli masz problem z rysowaniem portretów, to mam dla Ciebie rozwiązanie. Jest nim Canon. Nie wiem, czy wiesz, ale stosunek wielkości i odległości elementów naszej twarzy względem siebie jest zawsze taki sam. Ale każdy człowiek wygląda inaczej. Tak, ale Canon odpowiada za rozmieszczenie elementów twarzy, a nie za ich kształt. Zobacz, weźmy na przykład oczy. Wiesz, że odległość między nimi jest równa szerokości jednego z nich? Odnosi się to praktycznie do każdej twarzy dorosłego człowieka. Dlatego znajomość zasad kanonu proporcji twarzy może Ci bardzo pomóc w coraz lepszym rysowaniu portretów.